Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Fiat 125P klasycznie. Dzisiaj piękna pogoda, słoneczko świeci. I zobaczcie co mam tutaj w kadrze. Zakupiłem Poloneza, dokładnie to FSO 1500, tak zwana przejściówka. Jest to model krótko produkowany, jak dobrze wiemy, mniej więcej 3 lata. Przejściówka dlaczego? Bo już były prace wiązane z modelem Karo, więc jeszcze wypuścili tak zwaną przejściówkę, tak jak widzicie tutaj już szyby tylne, to jest tak zwane właśnie akwarium, a tył już jest, gdzie lampy z Karo, no ale inaczej tutaj jest jeszcze zderzak już jest z dwoma lampkami podświetlania tablicy rejestracyjnej, tu już typowy już jest tak zwany taki, o, zniknął ten gumowy, co była dokładka, jest to metalowe. Polonez się znalazł, troszkę trzeba poszukać na portalach. Odkupiłem od pana, który po prostu, można powiedzieć, zlikwidował swoją kolekcję. Tak to wygląda w ten sposób. Czerwony, 90 rok, 123 tysiące przebiegu. No można powiedzieć, że bardzo mało tych Polonezów jest. Znamy na kanale moim, tak, pana Tomka, którego też pozdrawiam, który ma też takiego Poloneza silnikiem dwulitrowym. No i jeszcze pan Paweł, który ma też taki ładny Polonez niebieski, tylko tam silnik już normalny 1.5. Tutaj to jest zwykły silnik 1.5, totalna seria. W takim stanie jest kupiony, jeżdżący, sprawny, ale chciałem zaznaczyć, że wiadomo, że przy tych autach zawsze jest co robić, więc to nie jest perełka, żeby tak, żeby po prostu tylko jeździć, nic przy nim nie robić. Trzeba na pewno coś posprawdzać, auto długo stało, odpala, jeździ. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. No tapicerki, tak w Borewiczu, czyli tu mamy Sky. Jest jakieś radio, oczywiście. Nie wiem, czy jeszcze nie sprawdzałem, czy działa. Typowa deska, tak jak typowy Borewicz, tak? Czyli mamy głośnik na środku, a w schowku tam są bezpieczniki. Deska typowo, tutaj prędkościomierz, wskaźnik paliwa, ciśnienie oleju, temperatura, zegarek oczywiście, no i obrotomierz. Bardzo już, jak niektórzy widzą, jest fajna gałeczka z autkiem. Pokrowce, takie, no, panterka powiedzmy, nie tygryska, tylko panterka. Pod nimi jest materiał, tak widzicie. To wszystko dopiero do ściągnięcia, do zobaczenia, jak to wygląda. Szary taki welurek. No podsufitówka, tak widzicie, w każdym takich Polonezach wisi, tak, jak to mówiło, to jest takie, taka poduszka dupowietrzna. Ale powiem wam, że jestem naprawdę, no, dobrze zaskoczony, jeśli chodzi o stan tego Poloneza. Podłużnice, wszystko jest w porządku. Tu już ktoś ratował troszkę blacharsko ten pojazd. Tak widzicie, na pewno klamki są z malucha, ale już są dzisiaj zakupione tak, jak ich powinno być, te niklowane. Ładny środek, widzicie. Także jest piękne autko, które będzie jeździć, na pewno będzie jeździć, będzie uratowane, nie pójdzie na jakieś tam części, na żyletki. Na pewno będzie uratowane, będzie jeżdżące, będzie cieszyło następne jakieś zloty. No tak, widzicie, też jest hak oczywiście. Pokażę wam jeszcze bagażnik. O, tu jeszcze są jakieś rzeczy, to jeszcze pan dał wcześniej. I już dokupione zostały niektóre elementy, których tutaj brakuje, bo powinny być takie tektury właśnie tutaj na bokach, powinny być te steropiany, też takie płyty. To już dzisiaj zostało zakupione, to wszystko jest. Tutaj mamy na boku worek ze spryskiwacza do tylnej szyby. Nowa uszczelka pójdzie tutaj do bagażnika, bo ta jest troszeczkę tutaj coś kombinowana, więc jest już kupiona nowa. Ale to naprawdę wygląda ładnie. Dzisiaj takiego Poloneza znaleźć, jeżdżącego, nie jakiegoś wyrosta, naprawdę jest ciężko. I tutaj ktoś progi ratował, są wstawione progi, tak samo drzwi, te doły, co widzicie, takie szachownice. Tutaj ktoś wstawiał łatki i to po prostu zamaskował to takimi naklejkami. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Być może to zostanie usunięte przeze mnie i te doły drzwi zostaną polakierowane. Zobaczymy, jak to ta reszta będzie wyglądała. Przejechałem nim około 40 km.
No wiadomo, że coś trzeba na pewno zrobić. Hamulce trzeba rozruszać, przeczyścić. Ten błotnik jest tutaj troszeczkę w innym kolorze. Błotnik jak i nosek. Sprawdzony w cepiku, pięciu właścicieli według cepiku było. Nie mamy jakichś tam dodatkowych książek i jakichś paragonów, faktur. Ale zobaczcie, trzeba się naszukać, żeby takiego poloneza w ogóle znaleźć. Zakupić. No i uratować oczywiście, uratować, bo to naprawdę będzie autko, które będzie jeździło. Zobaczcie, miałem tego z tamtych filmów, pamiętacie, co miałem poloneza Atu Plusa, tego 1.6 GSI. Zobaczcie, tutaj też wszystkie szyby, przynajmniej te, co tutaj zauważyłem, są znakowane. Kiedyś tak się znakowano pojazdy. Zabezpieczenie to było antykradzieżowe. I to były szyby właśnie, nie tylko szyby, bo też reflektory były znakowane. Także tak to wygląda. Mówię, nawet. Także widzicie cały czas coś. Oczywiście Fiat 125P cały czas jeździ, cały czas odwiedza klasyki. Zapraszam Was również teraz w sobotę do Zabrza, na klasyczne Zabrze. Tam organizator również wszystko Wam wszystko wypisze na Facebooku, w wydarzeniach możecie zobaczyć, o który się tam gromadzicie, jak to wszystko wygląda. Również zapraszam Was serdecznie wszystkich sympatyków motoryzacji do Klasyku Fest w niedzielę, do Mysłowic, Park Słupna na 15. To jest organizowane przez Tyski Ruch Klasyków ze współpracą z włodarzami miasta Mysłowice. Was już też również serdecznie zapraszam gorąco na to spotkanie. No i zobaczcie, można się cieszyć? Można się cieszyć. Typowo kołpaki, które były w tych przejściówkach. Czasami widziałem duże Fiaty z ostatnich linii produkcji, też miały takie kołpaki, czyli lata 90, 91 też widziałem, że miały takie kołpaki. Te kołpaki też były wkładane później jeszcze w pierwszych Karo, też widziałem. Także są smaczki naprawdę. Tutaj mam jeszcze chromowane te halogeny na dole. Jeszcze nie sprawdzam, czy te halogeny w ogóle świecą. Zobaczymy, jak to wygląda. Na tą chwilę sprawy techniczne, bo tak wspomniałem, Polonez jeździ, ale wymaga troszeczkę pracy technicznych do przejrzenia. Tak mówię, hamulce, jakiś układ wydechowy, już jest wszystko zakupione do wymiany, jakieś płyny, filtry, to wszystko też będzie się starał wszystko wymienić. Także mówię, no jestem mega zadowolony z tego zakupu. Bo tak powiedziałem, to ma być pojazd, który jest uratowany. To jest pojazd, który ma cieszyć oko, który ma jeździć na zloty. Również właściciela ma cieszyć, tak, ten samochód, że go ma, posiada. Bo naprawdę tych przejściówek jest, no mało tych przejściówek jest. Widzicie dużo Karo teraz, polenzów Karo oczywiście, plusów dużo. Wcześniejszych, pierwszych polenzów, tak zwanych Borewiczów. Więc tutaj, no, taki egzemplarz znaleźć dzisiaj to naprawdę, zobaczcie, jak tył wysoko siedzi na tych resorach. No naprawdę to ładnie wygląda. Naprawdę to ładnie wygląda, więc autko będzie dodatkowe do prac moich. Oczywiście, oprócz Maluszka, tak jak wiecie, Maluszek prace blacharskie już ma zakończone. I pomalutku szykujemy Maluszka do prac lakierniczych. Także tak to widzicie, cieszę się z tej czerwonej strzały. Tak każdy pamięta, przepraszam, nie wszyscy pamiętają, ale taki kolor to był kiedyś z oznaczeniem L80, tak? Taka czerwień meksykańska, był jeszcze bardziej jaśniejszy. Zobaczymy, no nie chciałbym tutaj ingerować w ten lakier za bardzo, bo tak mówię, tutaj po pierwsze to nie jest igła auto, to nie jest idealne auto, tak? Musi się wiązać, że jak coś kupujecie, to już ma prawie 34 lata, tak? Województwo Śląskie nam na tą chwilę proponuje, jeśli byście chcieli pojazd na zabytek, 35 lat, więc znaleźć poloneza w takim stanie 34-letniego to naprawdę jest cud według mnie, tak? Że on się w takim stanie uchował, nie? Że gdzieś go ktoś tam trzymał i o niego dbał, bo powiedzmy, że o to było dbane. Jakieś prace naprawdę związane z nim to się dowiecie oczywiście na następnych filmach na kanale Fiat 125P klasyczny, na które serdecznie zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału, bo tak jak widzicie, ciężko przejść obojętnie koło takiego pojazdu, a powiem Wam szczerze, że ponad 4 tygodnie się starałem o kontakt do tego właściciela, żeby go po prostu obejrzeć i w końcu udało się spotkać i zakupić, więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie oczywiście na kanale Fiat 125P klasycznie.
zapraszam na spotkania klasyków. Tak jak wspomniałem również w niektórych komentarzach, zauważycie jakiś wyjątkowy pojazd, który Wam się podoba. Nie bójcie się, podejdźcie się do właściciela, porozmawiajcie o tym pojeździe, skąd był, skąd go ma, ewentualnie jaka jest jego historia, od kiedy do kiedy produkowano, bo naprawdę historia danego modelu może Wam przybliżyć odrobinę tej motoryzacji, jednych wyśmiewanych, bo nie, no nie mówmy, to nie jest jakaś tam super fura, tak zwany Polonez w dzisiejszych czasach, to przez niektórych jest wyśmiewany, ale to jest też, pamiętajcie, to jest nasze dobro narodowe, bo my nie mamy za dużo pojazdów, których do dzisiaj jeszcze jeżdżą, a mamy tych Polonezów, czy Fiatów, czy Maluchów, po prostu, czy już jakieś Lubliny, Tarpany, Żuki, to zaczyna być wszystko naprawdę w cenie, żeby zachować to, co było kiedyś nasze, produkowane po prostu i zachowane do następnych pokoleń, żeby widzieli, czym kiedyś my jeździliśmy, czy nasi przodkowie, dziadkowie, tak, czy rodzice. No, takiego Poloneza jeszcze nie miałem, od tego zacznijmy. Przejściówka jest pierwszy raz w moich rękach. Karo miałem, krótko, ale miałem. Pierwsze Karo, 90 bodajże, to był chyba drugi albo trzeci rok. A tego Poloneza w tym nadwoziu to jest mój pierwszy taki zakup. Tak jak w takim właśnie nadwoziu i w tej formie. Więc no co, cieszmy się pogodą. Kupujcie klasyki, jednym słowem. Spędzajcie przy niej czas z rodzinami, z dziećmi, przywracajcie je na drogi oczywiście, do sprawności. Cieszcie się potem tymi przejażdżkami rodzinnymi w weekendy, nie tylko w weekendy, bo niektórzy na co dzień też mogą jeździć jak najbardziej, bo te pojazdy naprawdę zwracają uwagę przechodniów. Niektórzy machają oczywiście do nas, do właścicieli, niektórzy podchodzą, rozmawiają, pytają się, albo właśnie powracają wspomnienia związane z takimi pojazdami. A tam ktoś miał, gdzieś pojechałem, właśnie jak to ciężko było kiedyś zdobyć takie auto, a ile się składało, to już w ogóle jeszcze nie wspomnij o tym, że niektóre pojazdy były kupowane za dewizy, tak, za dolary. To też było właśnie związane w tych czasach, no PRL ogólnie powiedzmy, tak, ogólnie PRL. No to co, to tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Oczywiście śledźcie następne wiadomości i kanały, które będą filmy udostępniane. Będę się starał z jakichś następnych zlotów, które będę mógł Państwu udostępnić, relacje, jak to dzisiaj wyglądało z jakichś takich różnych właśnie spotkań klasyków. No i co? Zapraszam również, o właśnie, teraz jest 3 maja. Proszę jeszcze sprawdzić dobrze, bo na Facebooku wydarzenia chyba to znalazłem. Jest w Warszawie rajd Poloneza organizowany przez grupę tam właśnie FSO, więc zapraszam, bo naprawdę możecie zobaczyć w jednym miejscu, naprawdę będzie duża ilość pojazdów z fabryki samochodów osobowych właśnie z Warszawy, z Żerania. Naprawdę łezka się zakręci, jakie mieliśmy kiedyś pojazdy, ile w to ludzi, inżynierów właśnie wkładało serca, żeby to wszystko wyglądało na tamte czasy, tak? Powiedzmy sobie wprost, na tamte czasy, żebyśmy mieli zmotoryzowaną troszkę Polskę i nie tylko, bo te pojazdy też były eksportowane. To też warto zaznaczyć. No, to jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie oczywiście. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału Fiat 125P klasycznie i zapraszam do następnych relacji związanych z następnymi pracami, oczywiście z Maluchem, jak i przy tym Polonezie również. Postaram się Wam wrzucić mniej więcej jakieś prace bieżące, jakie były. No i do zobaczenia na spotkaniach klasyków. A ja cieszę się przejażdżką, nowym zabytkiem, nowym Polonezem, którego właśnie nabyłem dokładnie wczoraj. I na pewno ta osoba, którą kupiłem ten pojazd, jest subskrybentem tego kanału, więc zobaczy ten filmik jako również pierwszy. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.